czyni konstytucję tej rodziny zakonnej. Niech Twoje całe życie wyraża to, czego się z nich nauczysz. Zgodnie z przyjętym zwyczajem, odtąd zwać się będziesz siostrą Marią, Marią od miłosierdzia. Przyjmij konstytucję tej rodziny zakonnej. Niech całe Twoje życie wyraża to, czego się z nich nauczysz. Zgodnie z przyjętym zwyczajem, odtąd nazywać się będziesz siostrą Marią Bohemą. Przyjmij konstytucję tej rodziny zakonnej. Niech całe Twoje życie wyraża to, czego się z nich nauczysz. Zgodnie z przyjemnym zwyczajem, odtąd zwać się będziesz siostrą Marią Teresą. Przyjmij konstytucję tej rodziny zakonnej. Niech całe Twoje życie wyraża to, czego się z niej nauczysz. Zgodnie z przyjętym zwyczajem, odtąd zwać się będziesz siostrą Marią Jeremiaszą. Starajcie się dokładniej poznać życie swoich patronów, naśladować ich wybitne cnoty, polecać się ich stawiennictwu. Za szczególną swoją patronką nie każda z Was na pierwszym miejscu uważa, miłuje i czci, wzywa i naśladuje niepokalaną dziewicę Maryję, Matkę Chrystusa i naszą, którą nasza rodzina seraficka osobliwie czci jako Matkę Bożą Bolesną. Amen. Módlmy się.